Dzień dobry, dzień dobry, kochane skorpiony. Tygodnióweczka dla Was od 19 do 25 grudnia. Pamiętajcie, skarby, że czytania, które wykonuję dla Was, są ogólne i może się tak zdarzyć, że z kimś nie rezonują. Proszę się nie przejmować. Proszę sobie sprawdzić, w jakim znaku macie ascendent, odsłuchać tego znaku, bądź też jest ważne, gdzie macie położony księżyc. Wenus. No. Proszę o zostawienie łapki w górę. Jeśli macie ochotę, zostawcie w komentarzu ślad. Mikołajka, choinkę, bądź napiszcie, jak z Wami karty rezonują, tak? Subskrybujcie sobie kanał, tam jest szary dzwoneczek. Jak go naciśniecie, otrzymacie każdy film od razu. Nie za tydzień, nie za miesiąc, jak będzie po ptokach. Skarbeczki, to co? Sprawdźmy Waszą energię ogólną na tydzień od 19 do 25 grudnia. Wieża, coś w Was pęknie, coś się w Was zmieni. Coś na tyle, że będziecie postępować inaczej, mądrzej. Być może dla niektórych się zawalił świat po pewnych informacjach, po pewnych wiadomościach. Być może musicie przewartościować swoje życie, zmienić to, co było do tej pory. Uwaga na prąd w mieszkaniu, uwaga na świeczusie. Może się coś zepsuć w domu. I może będziecie musiały potrzebować pomocy, żeby to wziąć, naprawić. Kochani, co by to nie było, to w Was coś się zmieni. Być może myślenie, postępowanie, działanie. Dla każdego będzie coś innego. Zapytamy, co w finansach, co w pracy, dobrze? Nowy początek, nowe chęci, nowe szanse. Być może dostaniecie propozycję nowego stanowiska, nowego miejsca, jakiś awans. Ale będzie Wam się chciało. Będziecie chciały szybko zrobić, szybko iść do domu i nie będziecie patrzeć wstecz. Będziecie takie beztroskie, będziecie radosne. Kochani, dopowiemy sobie kartę głupca. Nie będziecie też myśleć na zakupach o pieniądzach. Będziecie wydawać, kupować to, co Wam się podoba. Będziecie miały gdzieś, co będzie jutro, co będzie za tydzień. No. Tak, koło fortuny. Tak. Sześć denarów. Finanse nie będą aż tak dla Was ważne, kochani, w sensie nie będziecie się martwić, czy one są, czy nie są. Możecie otrzymać, tak jak powiedziałam, awans, propozycje, możecie otrzymać zaległe pieniądze, dostaniecie dużo fajnych prezentów i to dosyć takich radosnych w pracy, kochani, jeżeli sobie tam robicie wieczór wigilijny, bądź mikołajki, czy jakieś prezenty, kochani, to widzę, że wiele, wiele radości. Nie będziecie się martwić finansami. Jeżeli prowadzicie działalność, to dostaniecie szansę od losu gdzieś zainwestować, gdzie Wam ktoś może pomóc. Być może jakiś przetarg wygracie i dowiecie się, że wygraliście przetarg, dostajecie dofinansowanie, możecie działać, iść w tym kierunku, w którym chcecie. Bardzo fajnie, jeśli chodzi o sferę finansów. To zapytamy, co w miłości? Takie ekspresowe będzie to czytanie tygodniowe, kochani, bo czas sprzątać, gotować, a nie siedzieć na internetach, tak? Skarbeczki. Osiem kielichów. Zmiana. Wy wiecie, co jest dla Was dobre, co nie. Dla części z Was to możecie trochę ubolewać nad tym, że ktoś podjął taką decyzję, a nie inną. Być może będziecie ubolewać, że święta spędzacie same, nie w większym gronie, tak jak zawsze na przykład, bądź nie mogliście gdzieś pojechać, czegoś zrobić. Możecie też dostać informację, że ktoś rezygnuje z czegoś, z kogoś. Dopytamy sobie. Być może ktoś nie chce już z Wami kontynuować znajomości. Tak też, kochani, może być. Dziewięć kielichów. Rycerz mieczy. Trzy kielichy. Nawet, kochani, jeżeli będziecie spędzać sami ten
ten tydzień, to będzie Wam dobrze samym ze sobą. Jeżeli ktoś podjął decyzję, że on nie chce, czy ona przy Was być, to nie za bardzo, kochani, się tym przejmiecie, bo znajdziecie sobie zajęcie. A być może już się Wami ktoś interesuje. Mamy tutaj rycerza mieczy. Bliźniak, waga, wodnik. I tutaj widzę spotkanie. Radosne. Być może na pasterkę pójdziecie i się spotkacie. Być może opowiecie przyjaciółkom, znajomym, że ktoś postanowił tak, a nie inaczej. Że nawet jeżeli ktoś od Was odszedł, Was zostawił, to Wy się tym nie martwicie i cieszycie się z tego, co macie. Natomiast jeżeli jesteście osobami samotnymi, to jest spora szansa na nawiązanie ciekawej znajomości. Myślę, że to będzie w jakimś towarzystwie, przez jakichś ludzi, przez znajomych, na jakiejś imprezie, urodzinach, na spotkaniu. A w związkach jakoś każdy sobie. Ja sobie ugotuję to, ty sobie ugotujesz tamto. Spotkamy się wieczorem przy stole, zjemy, pośmiejemy się, zobaczymy film i każdy idzie do siebie. Otoczenie, rodzina, dzieci, przyjaciele. Zobaczmy. Macie wspaniałych przyjaciół, macie wspaniałą rodzinę. To nie jest tak, że oni o Was nie pamiętają. Być może są w świecie, są daleko od Was, wyjechali, mają swoje rodziny, zajęcia. Ale jest też spora szansa na spotkanie się z tymi osobami. Wielka radość. I może to właśnie w Was pęknie, że może nie było kontaktu, nie odzywaliście się ze sobą i nagle jesteście wszyscy razem, cieszycie się. Może wreszcie spędzicie czas z dziećmi, którego do tej pory było tak strasznie mało. No właśnie. Macie jakieś nadzieje bądź obawy? Zapytajmy. Czy strzelce mają jakieś nadzieje bądź obawy? Mają nadzieje. I bardzo dobrze. Czwórka buław. Macie nadzieję, że poznacie kogoś, z kim stworzycie dom, rodzinę. Na prawdziwych przyjaciół, że zamieszkacie w swoim domu wymarzonym, mieszkaniu wymarzonym. Że weźmiecie ślub. Że kupicie sobie działkę. Że wasza córka, syn wyjdzie za mąż, że się oświadczy. Że będzie lepiej. Dużo nadziei w waszej głowie. A co miłego może się wydarzyć w tym tygodniu? Dwójka buław się odwróciła. Tak? Ale i? Piątka mieczy. I będziecie zastanawiać się, kochani, czy warto wchodzić w polemikę, czy warto się kłócić, czy warto komuś wypominać. I będziecie miały wybór. Czy iść tą samą drogą, co do tej pory, czy wybrać spokój i ciszę. Czy macie ochotę dalej się szarpać, czy wybieracie święty spokój. Myślę, że dojdzie do jakiejś rozmowy. Może być na początku gwałtowna, może być na początku dosyć nieprzewidywalna, przykra, ale pójdzie do przodu i będzie spokój, będzie oczyszczenie, będzie radość, kochani. Dogadacie się, czy to w pracy, czy to w rodzinie. Wszystko zostanie powiedziane. Kawa na ławę. Co mogłoby odejść do przeszłości w tym tygodniu od 19 do 25 grudnia? Król denarów. Może macie ochotę iść na emeryturę. Może macie ochotę zejść z tego stanowiska i przekazać komuś innemu. Bo
Do przeszłości odchodzi pewna pozycja, którą przyjęliście. Może lubiliście rządzić, bo król rządzi. Może lubiliście wydawać dyrektywy i od tego odejdziecie, bo zobaczycie, że to już nie służy. Może trzymaliście majątek, zbieraliście i nie korzystaliście z niego, a trzeba ruszyć w świat. Może na jakąś wycieczkę pojechać, na urlop, kupić samochód. Pewnie. Czego nie wiecie? Cztery miecze. Słuchajcie, ja myślę, że u was strzelce tutaj jest coś z chorobą związane. Nie wiem, czy jakiś stan zapalny, czy coś, ale bardziej mi ta karta tutaj, kochani, pierwsze co przychodzi do głowy, to złe samopoczucie. Wy możecie być przemęczeni po pracy, możecie być zmęczeni tymi kłótniami, tymi sytuacjami, które się wydarzą, bo ta wieża i te cztery miecze mówią mi: ja nie mam siły, ja sobie poleżę, ja odpocznę. Może za dużo było przygotowań, kochani, właśnie do tych świąt. Może wszystko było na waszej głowie, już jesteście zmęczeni. Za dużo pracy, za dużo obowiązków. Może to wy staraliście się o partnera i teraz mówicie: poleżę, poczekam, może on się albo ona mną zajmie. Wypalenie, kochani, wypalenie. Takie zastanawianie się: co ja mam zrobić ze sobą? Gdzie ja mam iść? Jakie decyzje podjąć, żeby były dla mnie jak najlepsze? Przy czwórce mieczy nie ma tutaj możliwości wykonania jakiegoś ruchu, bo w tej karcie leżymy i myślimy. Ale dotknie nas myśl sprawiedliwa i będziemy chciały sprawiedliwie działać. I po to jest ten wisielec tutaj pod spodem, żeby dać sobie czas na przemyślenie, czy chcę wziąć rozwód, czy chcę odejść, czy chcę zostać, co ja mam zrobić. To jeszcze karta rada. Dużo myśli w tym tygodniu, dużo wspomnień, ale i radosny czas. Tak, 6 denarów, będzie radośnie, będzie dzielenie się, rozdawanie prezentów, będziecie otrzymywać prezenty, będziecie dawać prezenty, będziecie się spotykać, będą dzwonić telefony, będziecie rozmawiać. Otrzymacie pomoc też, jakiej potrzebujecie. Wydaje mi się, kochane strzelce, że potrzebujecie drugich osób, nie chcecie być same. I jeżeli ta wieża nastąpi i runie, to znajdziecie osoby, które wam pomogą odbudować tą wieżę. Cokolwiek wam się zawali, znajdziecie osoby, które przyjdą i powiedzą: masz, strzelczyku, proszę, to dla ciebie. Ale pamiętaj, by była wymiana energii, żeby też coś dać w zamian, żeby nie zostawiać tego tak. Dam wam aniołka. Opiekuńcze karty, dawno ich nie było u nas. Tak, miłość własna. Piękna karta. Przeczytam wam. Dbaj o swoje ciało. Najlepszy dowód troski o samego siebie to miłość własna i samoakceptacja. Macie dbać nie tylko o swoje ciało, ale o swój umysł, o siebie, o to, żeby wam było dobrze, żebyście mieli co jeść, żebyście miały mieszkanie, dach nad głową, żebyście pokochały siebie i nie dały sobie czasami wejść na głowę. Prawda? Bądźcie też może asertywne. A na koniec, skarby, proszę pomyśleć sobie nad pytaniem dotyczącym przyszłego tygodnia. Dobrze? Ja wam tutaj skarbeczki wylosuję, trzy karty z odpowiedziami od aniołków. Wy sobie wybierzecie jedną z nich. Możecie zadać i trzy pytania i wybrać wszystkie trzy karty. Oczywiście, że tak. Pierwsza, druga i trzecia.
Może was któraś przyciągnie. Może chcecie wszystkie trzy. Proszę bardzo. Jeżeli potrzebujecie skarby więcej czasu, to sobie zatrzymajcie filmik i pomyślcie, a ja, kochani, przechodzę do odczytu pierwszej karty. Osoby, które wybrały jedyneczkę, jeśli uwierzysz. Dla osób, które wybrały dwójeczkę, no właśnie, poproście innych o wsparcie. To jest to. Nie jesteście sami. Odpowiedź numer 3. Mało prawdopodobne. Kochani, nie będzie tak źle. Głowa do góry. Życzę wam zdrowych, spokojnych świąt. Przede wszystkim zdrówka. Wszystkiego pięknego na ten czas wam życzę. Trzymajcie się, kochani, i do usłyszenia już niedługo. Pa, pa.